Dzień dobry, witam was. Nieco chory, to jest ten typ podróży i zapraszam na kolejnego vloga. Właśnie znajduję się przy kasach biletowych do Angkoru. Dzisiaj je kupujemy, bo jutro idziemy. Kiedy kupujemy je teraz, jesteśmy jeszcze w stanie iść na zachód słońca dzisiaj i mieć możliwość zwiedzania jakby jednego całego dnia jutro. Jutro jesteśmy umówieni z panem na 4:45, bo pojedziemy też na wschód słońca. Żeby wejść dzisiaj do świątyni, musimy kupić bilety po 16:45. 15? 15, no dobra. To tyle ile gra? No tak, no to okej, okej. No bagen, nie? Bilety kupione. Za bilety wyszło 60 funtów albo 74 dolary. Albo 317 zł, jak to woli. W rielach to nawet nie chcę tego liczyć. I teraz jedziemy na zachód słońca, na świątynię. Idziemy zobaczyć magię na świątyni. Jesteśmy pan kurwa, pionna. Jak tam dajesz radę? Tak, ale się cieszę, że tu jesteśmy. Patrzcie, jaki piękny Angkor. Zachód słońca się jeszcze nawet nie zaczął. Dopiero słońce trochę za chmury weszło i poszła jakaś... No patrz, tam idzie. Szok. Jesteśmy już w domu. Ten zachód słońca dzisiaj to był tylko taki przedsmak tego, co czeka nas jutro. Jutro wstajemy o 4:30, bo o 4:45 przyjeżdża po nas pan tuktukarz. No i co, śmigamy na wschód słońca i mamy czas do 13:00, bo w sumie po 13:00 nie ma co pchać się tam, bo jest strasznie gorąco. Ja jestem wyrąbany. Jest 9:00, a o 4:30 trzeba wstać. Dlatego widzimy się już z rana, pewnie jeszcze bardziej zarąbanym w akcji. Tak, także do za parę godzin. Halo, brada? Właśnie wiem, da Anka Korwat. No i pan nam polecił, żeby pójść w jakieś takie specyficzne miejsce i na przykład mamy takiego kolunia. Ja pierdzielę, chodzę w nocy po Angkorze, to jest surrealistyczne. Nie, no nie tu, bo wiesz, co to stąd? No właśnie, o tym mówię. No, no to jesteśmy na miejscu, jesteśmy już pod Angkor Watem, czyli tej najważniejszej świątyni, którą Kambodżanie mają na fladze nawet. Jak, ale już powoli widać jakby zarys tych świątyń. Powiem wam szczerze, że nawet nie było dzisiaj tak ciężko wstać. To była przerąbana noc. Myślałem, że będę wstanę i będę zły jak losa, ale było zajebiście. Dobra, znaleźliśmy dogodną miejscówkę, siedzimy na jakiejś świątyni
No i przed nami już Angkor. Teraz już tylko czekamy na spektakl. No to by było na tyle w sumie z tego wschodu słońca. Jakby nie był ładny, bo są chmury i tak naprawdę po prostu zrobiło się jasno. I no zawód max. Reszta grupy mówi, że nie fajnie, bo ludzie, a ja mówię nie fajnie, bo po prostu był brzydki wschód słońca, bo go nie było. No to spełniam swoje jedno z kolejnych marzeń. I właśnie idę do Angkoru. Angkor z języka kamerskiego oznacza miasto. Bo cały ten kompleks świątyń to było kiedyś miasto. I cały te wszystkie ten cały kompleks świątynny tutaj, nie akurat ta świątynia, w której jestem, tylko cały kompleks ma 400 metrów, 400 kilometrów kwadratowych. Jest ogromny. A ta świątynia, wliczając fosę, jest 4 razy większa niż Watykan. Opowiem wam o tym tak pokrótce, żeby każdy wiedział mniej więcej, na czym stoimy. Wow. Obczajcie to. Angkor powstał w IX wieku i było jednym jakby z większych imperium i cywilizacji. I w szczycie imperium, tutaj właśnie w Angkorze, na tych 400 km kwadratowych, żyło około miliona ludzi. To było największe miasto na świecie przed rewolucją przemysłową. W tamtych czasach to jest jak dzisiaj na przykład Hongkong czy Szanghaj. No i tak sobie trwało te Imperium Khmerów od IX do XV wieku i w końcu upadło. I przyczyn upadku jakby nie są jednoznaczne. Jakby najeźdźcy z innych krajów, z Tajlandii, z Wietnamu, podobno też to się tak prężnie rozwijało, że oni bardzo szybko wyczerpywali zasoby naturalne, jak właśnie wodę. Nie ma jednej jakby przyczyny, jakby dlaczego upadło, no ale upadło. I na jakieś 300-400 lat popadło jakby w ruinę, zarosło dżunglą i została odkryte w XIX wieku, w 1800 których przez francuskiego biologa. Lokalni ludzie wiedzieli o tym, ale gdy zapytał się tych lokalnych ludzi, co to jest, to oni powiedzieli, no to było tu od zawsze. No i od tamtego czasu jak zaczął być odkopywany spod tych dżungiel, bo te dżungle jakby no były tutaj wszędzie, nie? To wszystko było zarośnięte. To a teraz jesteśmy na szczycie Angkor Wat. Tu pośród tych, jakby tu gdzie jest 5 wież. I te wieże są są na fladze Kambodży. O, zaraz wam pokażę. To jest ta środkowa. O, no piękna świątynia. Bardzo bogato przyzdobiona. A i w ogóle ten Francuz, który odkrył Tom, to mi Natalia akurat powiedziała. On tutaj po prostu poszukiwał jakichś egzotycznych robaków i przez przypadek została odkryta ta świątynia. I rok później umarł od właśnie dokończenia jakiegoś owada. Oh, wow, zobaczcie na ten widok. Podoba mi się ten styl, serio. Nawet te świątynie,
ta świątynia podoba mi się bardziej niż te wszystkie świątynie w Tajlandii, takie bogato zdobione. To taki, ten taki kamień, taki właśnie surowy. No, nie dziwię się, że tutaj wybrali do Tomb Raidera, a właśnie za niedługo się będziemy też właśnie wybierać do świątyni, w której był kręcony. No i chyba nikomu nie muszę mówić, że ta świątynia jest jakby najważniejszą świątynią w Kambodży i jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Nie, dobra. Zostawiamy Angkor Wat za nami i idziemy się spotkać z naszym panem tuktukarzem. Pan tuktukarz wozi nas od 4:45 do 13:00 i bierze za to $18. I dlaczego do 13:00? Bo po 13:00 nie da się żyć. Jest po prostu za gorąco. A teraz właściwie, teraz w ogóle idziemy dżunglą. Bo to wszystko jest tu, wszystkie świątynie są pośród dżungli. To kiedyś nie było dżungli, no ale wiadomo, jak upadło, to zaczęła dżungla wchodzić w to miasto. I na przykład tutaj, tam jest Angkor Wat, a to jakaś świątynia. Nawet nie wiem, co to jest za świątynia. I tutaj po tej dżungli są porozrzucane różne takie budynki. Tam są jakieś mury obronne. Teraz zabiorę was do świątyni Tapram i właśnie w tej świątyni była kręcona Lara Croft. Te drzewo, które znajduje się za nami, jest dalej żywe. Nie wypuszcza co prawda już liści, ale jest żywe i nie jest tylko kłoda. Dalej rośnie i pewnie na przestrzeni lat jakby no będzie dalej się rozrastać wokół tej świątyni. W przeciwieństwie do Angkor Wat, to właśnie ta świątynia nie została jakby odrestaurowywana pod względem dżungli. Natalia właśnie mi pokazała, ile tutaj było ludzi 5 lat temu. Masakra. Serio, jesteśmy tu sami. Ale zajebista świątynia, serio. I w internecie ogólnie napisane jest, że każda jest najważniejsza, nie? Że ta jest najważniejsza, tamta jest najważniejsza. I w ogóle pojechaliśmy jakby w innym kierunku niż wskazówki zegara, bo powinno się jeździć według wskazówek zegara, ale my pojechaliśmy w drugą stronę i praktycznie świątynię mamy samą. Ale tam zajebiście to wygląda, jak się przebija. Ten kompleks świątynny mógł pomieścić podobno 12,5 tysiąca ludzi w swoim najlepszym czasie. Sporo. Znaczy, wydaje mi się, że chodzi tu bardziej nie o tą świątynię, co przyjął, bo w sumie tam jest dość ciasno. Nie wyobrażam sobie, jak tam miałoby być 12 tysięcy ludzi, ale na tym jakby terenie od murów do murów. Już wyszliśmy z tego głównego kompleksu. Jesteśmy w dżungli i mogę powiedzieć, po prostu widzę wszędzie pełno kamieni. Dalej, pozostałości. Jak tam się nawet przyjrzę, w takiej dżungli, to tam też sobie leżą kamoty. Milion ludzi. Masakra.
Jak ci ludzie się... To było milionowe miasto, to pomyślcie sobie, jak ci ludzie się przemieszczali. Na przykład ludzie z jednego końca miasta, z drugiego w ogóle, jakby mogli nigdy nie docierać praktycznie, bo nie było czegoś takiego jak metro. Jesteśmy w jakiejś... Już teraz nie wiem, co to za świątynia, bo to nie jest świątynia, którą miałem na liście. Takeo. Świątynia Takeo, tak się nazywa ta świątynia. Jest pośrodku dżungli. No nie oszukujmy się, te wszystkie świątynie są do siebie tutaj bardzo podobne. No wiadomo, pierwsza Angkor Wat była po prostu ikoniczna. Teraz zatrzymaliśmy się w takiej po prostu... Natalia powiedziała, że to jest spoko i fajna jest. Ale to jest po prostu wszystko bardzo do siebie podobne, bardzo. A jestem po tej chorobie, dzisiaj już mi trochę lepiej. Ale mimo wszystko wolę jednak się nie przemęczać i zostaję tutaj, na dole. Jeszcze widzę, jak ludzie schodzą. To totalnie mi się też odechciewa. Ja nie wierzę w to, że tu, gdzie my wszędzie jeździliśmy, to tutaj, gdzie były dżungli, no to było jedno wielkie miasto, milion ludzi, kuźwa. Ja nie wierzę w to, serio, że tu wszędzie wokoło były domy. Niesamowite. Chciałem się do tego cofnąć. Jakby, gdy była możliwość cofnąć się w czasie i zobaczenia czegoś, to jest jedna z rzeczy, które mógłbym zobaczyć. Podkreślę po raz kolejny, że my nie lubimy zwiedzać świątyń, ale te świątynie są tak super usytuowane między dżunglą i wchodzi się w takie jakby zakamarki, no że sprawia przyjemność akurat chodzenie po tych świątyniach. No i za mną znajduje się ostatnia świątynia, w której dzisiaj jesteśmy. To świątynia Bajon i nie spodziewałem się, że będzie aż taka fajna. Jest popularna dlatego, że na wieżyczkach można znaleźć twarze. O takie, jak na tym magnesie. Ostatnie ciekawostki na dzisiaj, obiecuję. To świątynia Bajon została wybudowana w XIII wieku i jest jedną z najlepiej zachowanych właśnie świątyń właśnie w Angkorze. No i jest popularna z tego właśnie, że ma uśmiechnięte twarze na bokach tych wież. Tak jak pokazywałem wcześniej na magnesie. I jak dla mnie, to jest mój faworyt. Jak się bawi wycieczka? Fajnie, gorąco. Ale gorąco. Mieszanka miała powiedzieć, że tutaj są przedstawione walki kamerów i wojny kamerów, ale powiedziała, że jest gorąco, bo to jest prawda. I właściwie w tym momencie kończymy, bo jest naprawdę godzina 12, mamy tuk-tuka do 13 i już wychodzimy stąd, bo chyba już wszystko widzieliśmy. Jest okropnie. Dobra, serio, zmierzamy do tuk-tuka, nie wiemy, gdzie on w sumie jest. No i witam serdecznie, jakieś kilka godzin później, dwie drzemki później, no jednak spanie 5 godzin i
chodzenie po świątyniach od samego rana, od wschodu słońca nie wpływa dobrze na zmęczenie. W sumie wszyscy poza chyba Piotrkiem strzelili jakąś drzemkę. Samo Angkor Wat naprawdę mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o architekturę i jak się na to spojrzy okiem z dzisiejszych czasów, że to powstało przed jakby rewolucją przemysłową, naprawdę łeb mi rozsadza. To nie jest piwko, to jest herbata. Tylko tak tutaj ją serwują. Już się czuję lepiej niż parę dni temu, ale lepiej doleczyć. To do Piotrek się zaczyna źle czuć i zaczął. Od wczoraj już nie pije piwka, tylko pije herbatkę. Doszedłem do domu. Żanka została jeszcze masaż sobie zrobić. I no i co, moi drodzy? Oj, drodzy widzowie. Powiem wam tyle, że będę się z wami żegnał z tego miejsca. Angkor rządzi. Co tu więcej mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć jedno. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę. I polećcie każdemu. No i to w sumie tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że jesteście. Na razie. Hej.